Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeszcze witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. Moi drodzy, cofnąłem się do tego save'a, pokonałem jeszcze raz tego garda, który tutaj pilnował tej trasy. I myślę, że mając teraz już wszystko na spokojnie, no właśnie, zobaczmy, czy możemy oddać dziewczynkę temu naszemu Pocket Catowi. W sumie to już sobie ogarnęliśmy. Myślę, że poważnie powinien się przemyśleć moją ofertę i oddać mi dziewczynkę. Na razie jeszcze się nie zgadzamy. On teraz się wścieknie. No właśnie. I spróbujemy mu teraz ją oddać. Fajne. Cóż, poszło cudownie, prawda? Muszę przyznać, już zaczynałem się denerwować. No. Co się tam po jajkach drapiesz, kocie? Ej, no ale dałbyś mi coś, ej! No halo! Wkrótce wyruszamy w drogę. Naprawdę miło było cię poznać. Jestem pewny, że zapomnę cię do końca życia. Mam nadzieję, że ty też. No ale kurde, halo! Dziewczynka drży. Nie. Jeszcze raz. Spróbujmy tak i spróbujmy coś ugrać na to. Dobra. No dobra, przemyślałem, tak chcę ci oddać. Jestem taki szczęśliwy. No ale byś mi coś dał. Jak nie dajesz nic, to spadaj. Jeżeli nie chcesz mi dać dziewczynki, to nie chcecie. Olejemy go tym razem. Byłem pewny, że coś dostaniemy. Dobra, czyli tak, wchodzimy do Złotej Świątyni. Tu jest ta Złota Świątynia. Mortal błąd wchodzą do tych dungeonów. Tutaj wcześniej nas nie było. No właśnie, tu jest postać. Francis! Pozdrawiam cię, towarzyszu wojowniku. Jeśli jesteś tak daleko, musi to oznaczać, że rozpocznie się kolejny cykl, co? To wszystko nie ma sensu, wiesz? Nie jesteśmy niczym innym niż marionetki. Nie ma prawdziwej dominacji. Tak więc jestem gotowy. Weź ten klucz. Myślę, że będziesz go potrzebował. Cofnij się w czasie, a znajdziesz moje młodsze ja. Zabij go, a dostaniesz to, czego pragniesz. O, otrzymałeś klucz przejścia, królewskiego przejścia. Przejścia króla. Zabij go, jeśli potrafisz. Marionetki? O czym ty mówisz? Gdzie jest zabawa w wyjaśnieniu wszystkiego? Zajęło mi wiele cykli życia, aby zrozumieć większy schemat rzeczy. Pozwól mi przynajmniej cieszyć się twoją ignorancją. To jedno z ostatnich lekarstw, jakie mi pozostały. Dobra. Jak mam cię zabić? Kiedyś byłem dość zarozumiały. Wykorzystaj to na swoją korzyść. To gdzie było to przejście? Co te psy? Wykorzystałem kilka pokoleń, aby wyhodować tego wspaniałego psa bojowego. To okrutne małe dranie. Dobra, czyli mamy cofnąć się w czasie, tak? Zabić swoje, czy jego młodsze ja. Trzymaliśmy klucz. Tinderboxy, czyli niepotrzebnie się tu spieszyłem. Po prostu się przestraszyłem tego, co tutaj się miało dziać. Ale dobra, tym razem nie zabijamy kreatury. Nie zabijamy tego serduszka, które sobie tutaj zaraz będzie widoczne.
słyszysz klatkę, która się otwiera. Próbujemy zabić. Myślę, że już potrafimy to zrobić. Dobra, skills. Feromonsy. Na D-Arc standardowo. Atakuj. Valve Web. D-Arc się gardujesz, Kahara. Valve Web. Miss. Fuck. 5. I krwawienie. Za 6. Nie wiem, czy damy radę je walić po łbach od razu. No właśnie, chyba nie damy rady. Ona zaraz nam popada. Wszędzie lecą misy. One są za szybkie. A jednak jeden padł. To może nie jest to głupie. To może nie jest głupie jednak. Jark się oczywiście defuj. 5. Miss. 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 A, jednak nie miss. O kurde, dobra, ich jest sporo. Ich jest sporo, naprawdę sporo. The Ark. No, powiem szczerze, że... No może to nie będzie problematyczne, no bo myślę, że je pokonamy bez problemu. Grunt to... Zachować tylko Sanity, no już jednego nie ma. Zapalnęłaś klatkę. Dobra, czy ja mogę użyć Tank Whispers? Mogę. Zróbmy to. Diark się oczywiście gardujesz, a ty weź go w łeb. Za 22 tylko? Serio? Kolejny. To tu już nam minda nie starczy. Shit. Tu już nam na tym minda nie starczy. No Diark oczywiście standardowo. Dziewczynkę atakujesz. Myślę, że będziemy teraz atakować oddzielnie te kreatury. Liczę na to, że któreś trafi. 6. Niestety miss. Kolejne 6. No właśnie. I teraz już dupa. Teraz już dupa. Nawet nie mam jak jej pomóc. Wolałbym, żeby ona nie zginęła. No ale wiecie. Czasem bywa różnie. Jak się garduj, no chociaż, no mówię, nie wiem, czy ty przeżyjesz to. Nie mamy nic do leczenia już. Kompletnie nic. Co? Czemu zatkowałeś dziewczynkę? Nawet użyję końców. Co mi tam? No bo one wtedy zabijają już na maksa. Jak ich nie dowalimy, to jest dupson. To jest dupson. Tank Whisper standard. Czy z The Ark zlazł już... zlazły feromonsy? To jest możliwe? Dobra, jednego pun dla mniej. Drugiego pun dla... Aj, nie mniej. Koda. What? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Atakuje The Ark, ale dziewczynka dostaje. A teraz The Ark. Nie chciałem za sobą ustawić, ok. Zabiliśmy wszystkie. Kwiatki są puste. Jak widać, da się je pokonać. Ale nie, no ja na pewno cofnę też ten progres, który zrobiliśmy tutaj. Bo, no wiecie, traciliśmy sporo surowców. Sporo surowców i to tak niepotrzebnie. No bo co, zabiliśmy go psy. Tylko i wyłącznie psy. Psy raczej nie są tego warte.
Właśnie, tutaj mamy serduszko. Tu mamy serduszko. Ty, które już są w sumie martwe, sobie odpuściły, to jest śmieszne. To jest mega śmieszne. Dobra, idziemy jeszcze raz do naszego Francisa. Panie Francis, idziemy do ciebie. Idziemy do ciebie, panie Francis. Jeszcze raz. Tu już sobie rozmawialiśmy. Dobra, King's Passage. Oczywiście weźmiemy sobie wszystkie teksty, bo możliwe, że one coś po prostu blokują nam w przyszłości. Ja nie chciałem tego. No i dobra, to wszystko już. I ja oczywiście pozbieram to wszystko. Tak jak poprzednio. Widzę, że Francis próbuje nas wystraszyć pod jakimś dziwnym pretekstem. Nie wiem czemu. Rydwają. Może niepotrzebnie tam idę. Może po prostu powinienem sobie pójść w lewo i tyle. Może on zniknie za jakiś czas. Miałem to szczekać? Tak, szczeka. Dobra, no idziemy. No trudno, nie bierzemy tego wszystkiego. Nie będziemy sobie czuć endingu. Coś ona ma w ręku, ale widzę, że to nie jest istotne. Dobra. Nie no, my do ciebie oczywiście standardowo mówimy nie. Nie. My się ciebie nie boimy. Nie. No właśnie. Nie masz wyboru. Nie masz wyboru, Pocket Cat. No już, 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 już. Już porozmawialiśmy. No już, już, już. Goodbye. Sayonara i do przodu. Dobra. King's Passage. Passage. Passage, passage, passage. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Jesteśmy ogólnie teraz na środku. W tym miejscu, gdzie praktycznie zaczynaliśmy. W ogóle właśnie. Użyjmy tej kostki. Tu było wtedy zamknięte. Otwórzmy drzwi. Użyłeś klucza, żeby przejść teraz. No tak, bo oni nam się kazali cofnąć w przeszłość przecież, kurde, Shiro. Na logikę. Wiem, że to jest tu. Mechanizm wieży jest na maksa wzmocniony. Jest to zmęczone ciało. Wygląda na to, że spłonęło bardzo nagle. Kolejne pułapki. Co ja mogę tędy pójść? I tu jeszcze nic nie ma. Tu nie ma Francisa. Wiem, że Francis będzie na samym końcu. Nie wiem, czy to była pułapka, czy nie. Wolę nie ryzykować. Nie ryzykować. Nothing left. Dobra, przejdziemy, przejdziemy. Też nic nie ma? Nic nie ma już. Wydaje mi się, że to jakaś pułapka. Dobra, tu jest już przejście. Przejście do końca. Oczywiście standardowo Shiro co robi? Book of Alignment. Alignment. Dobry i do widzenia. Nadpisałem save'a. Niech mnie cholera weźmie. No i teraz już dupa, już nie mam tego save'a. No dobra. Jest Francis. Widzisz Francisa dominującego, siedzącego na tronie. Wow. Ma wyraz twarzy, który absolutnie gardzi samym twoim istnieniem. Bez powodu czujesz się gorszym człowiekiem. Więc w końcu tu jesteś. Myślisz, że możesz obalić moją absolutną dominację? Zobaczymy. Przekonajmy się o tym.
Kolejny boss. Shit happen. Shit happen. No dobra, standardowo. Tylko tak, ja mam minda 58, to nie jest za dużo. Troszeczkę nie przemyślałem tego. Dobra, Diark standardowo. Próbujmy go walić po nogach. Diark się defuje. Raczej tobie szybko nogi nie utniemy, czy nogi, ręki. Nogi to na pewno się nie utniemy. Kaplas. Za 9. Roman Streak. Dobra, nie jest to złe. Myślę, że mamy szansę go pokonać. Walmy w jedną rękę. Mamy tego Kaplasa, żeby mu zlikwidować. Na razie nie ma tragedii. Za 31 nie ma ręki. 1312. Sam Pyromancy Trick. Za 17. Może tą pierwszą rękę powinniśmy walnąć. Jak się gardujesz dalej. Na 18 i 36. I nie ma szans. I w teorii teraz walimy cię w łeb. Jak się garduj, bo nie wiem, czy on nie ma czegoś w zanadrzu jeszcze. Miss. Czyli walimy go po nogach. Akol jeszcze ma. Do 4. No i bardzo dobrze. Tylko tak, myślę, że użyjemy sobie oczywiście standardowo Healing Whispers. Dziewczynka, wal w nogi. Diark się garduj. Kahara, wal w nogi. Jeszcze jeden. 434. Jeden oka mu już krwawi w sumie. Za 4 to luz. Możemy się bawić. Diark się garduj. 478, świetnie. Teraz trzeba te wale. Teraz walimy go po głowie. Walimy go po łbie. On musi mieć ten drugi stage, to jest niemożliwe. No właśnie, tak myślałem. To są wizje prawdziwego Mahabr. Widziałem je, widziałem ich, co oznacza, że istnieją. Muszę być blisko nich, jeszcze tylko 100 lat i wstąpię, naprawdę. Nie mogę być teraz powstrzymany. Możemy to powstrzymać. Golden Gold! O kurde. No i dupa. Wiedziałem, że to nie może być takie łatwe. To nie mogło być takie łatwe. Dobra, walimy go po łbie. Dziewczynka, ty... Blue Vial na Diark się garduj i Kahara wal go po łbie, no ale... Niestety wątpię, żeby nasza Diark to przeżyła. Bardzo mocne te hity. No właśnie, to już jest po naszej koleżance. Chyba. Musimy walić po łbie, całkowicie po łbie. Dobrze, nie wali mocno. 726. 28. 701. 19, podpalenie. Zaraz, aha, chyba nie użyję sobie tego. Weź item. Ale, użyj na Dark Shiro i Kahara wal go w łeb. Dobra. O! Już? Francis, dominujący Francis umarł, umiera. Udowodniłeś swoją dominację nad tym starcem, który desperacko próbował nadążyć za duchem czasu. Wraz z upadkiem Francisa, porządek utrzymywany przez nowych bogów również się rozpada. Pozostałości ich rządów zostały szybko zapomniane. Zdobyłeś dominującą duszę. Wow. Francis jest martwy. Diark też jest martwa.
Świetnie. Toasty. Tak to mówią, toasty. Skillsy. Użyj mi Healing Whispers. Nie, nie możesz, bo oczywiście co? Nasza koleżanka nie zdążyła się podleczyć trochę. Szkoda, że ona umarła. Szkoda, że nam DR umarła, bo myślę, że to nie jest koniec. Wydaje mi się, że to nie jest koniec. Tak naprawdę za chwilę dopiero będziemy walczyć z prawdziwym bossem. Dopiero za chwilę będziemy walczyć z prawdziwym bossem. Tak mi się wydaje. Dobra. Mushroom stew. Damy wszystkim. Mi się wydaje, czy to się zatrzymało? Nie. Jednak to nie było nic takiego. Po prostu przejście. No po prostu przejście. I gdzie my mamy teraz pójść? Zrobiliśmy duszę kolejną. Nie wiem. Do tego posągu? Nie kojarzę kolejnego przejścia. Chcesz się pomodlić? No, dobra. A może ja tam coś zostawiłem? Cholercia, bo już teraz nie jestem pewny. Nie było jakieś przejścia? Jeszcze raz pójdę. Wiem, że trochę zamulam teraz, ale naprawdę nie jestem pewny. A nie spojrzałem. Nie spojrzałem. Bardziej teraz odważnie. Znacznie odważniej. Bez w ogóle porównania. A tu jest tron. No właśnie. Gdy zamykasz tron, czujesz, że powietrze staje w miejscu. Czy nie zamykasz? Co ja powiedziałem? Kiedy stoisz blisko tronu, czujesz, że powietrze staje w miejscu. Czujesz elektryczność i podekscytowanie promieniujące z fotela. Twoje serce bije szybko. Czujesz, że ten tron ma wielkie znaczenie dla większości, dla większej całości. Tron nowych bogów jest pusty, czekając na następcę dawnych bogów. Usiądź na tronie, tylko... Właśnie. Dignal Leaf będzie ending. Dobra, odejdźmy. A jednak nie będzie endingu. To bardzo dobrze, bo dzięki temu mogę napisać. Teraz się zastanawiam, czy mogłem na przykład z nim porozmawiać. W sumie był bardzo łatwym bossem. Dobra, siadamy na tronie. Tobą otwiera się nowy, czarny jak smoła świat. Zimny wiatr niesie nienaturalne krzyki ze wszystkich stron. Nie jesteś tu sam, nawet jeśli wydaje się inaczej. I znów możemy... Ale jesteśmy sami? O cholera. Czemu my tu jesteśmy sami? Mam itemy? Mam itemy. Znaczy mam na przykład, mam tinderboxy. Zróbmy te trzy pochodnie. I ich użyjmy. Czyli co, jesteśmy w jakiejś pustce? Co to jest? Jest tutaj płytka dziura. Investigate. Nie ma nic w środku. Nie do końca wiadomo, czy dziura powstała samoistnie, czy też wykopało ją jakieś stworzenie. Hide in the hole? Leave the hole? Nie mówcie, że będziemy się tu ukrywać. Błagam. Nienawidzę ukrywania się. No i oczywiście, że tak. W żadnej grze nie lubiłem nigdy ukrywania się.
Hałas. Jak mi... A może to piec? No dobra. Nie wiem po co. Nie, no nie będziemy tego piec już. Bez sensu. Mamy tyle żarełka, że naprawdę możemy... do końca chyba już gry. Tajemniczy znak został tutaj postawiony. Wygląda na to, że to miejsce nie zawsze było całkowicie opuszczone. Wow. Kurczę, naprawdę interesuje mnie... Lordy. Co to jest? Co to było? Zielony odcień razi cię w oczy. Wydaje się, że w jamie nic nie ma. To po prostu nieskończona się zieleń. A, coś nam tutaj wlazło. Jakaś przerażająca istota. Słyszę dziwne rzeczy. Nie wiem, gdzie ja idę nawet. Więcej dziwnych kreatur. Nie. Nadal nie wiem, gdzie idę. Mam nadzieję, że to jest zapętlone. Bo jak nie jest zapętlone, to mamy problem. Czym ty jesteś? Dziwaku jeden. Pterodaktyle. Ale to są istoty z krwi. To są istoty z krwi. Czujesz, że coś idzie bliżej i bliżej. Musisz się jak najszybciej schować. Dziewczynka. Dziewczyna zauważa, że się zbliżasz. Na twarzy dziewczyny widać wielką ulgę i szczerze się do ciebie uśmiecha. O, hej! Dobrze, że jesteś żywa. Dziewczynka kiwa głową. Wydaje się być zaskakująco dobrym stanie. Dziewczyna wydaje się być zaniepokojona stworzeniem, które leży na ziemi. Stworzenie wydaje się walczyć tylko o to, by oddychać. Co to jest? Dziewczynka kiwa ramionami. Wydaje się tak samo zdziwiona jak ty. Odległe krzyki niesione przez zimny wiatr zdają się niepokoić dziewczynę. Musimy naprawdę się stąd zmywać. Może to jest ostatnie, musimy się zmywać. Dziewczyna wygląda na bardzo energiczną i gotową na wszystko, co czeka w ciemności. To się zbliża... Nie, byłem już blisko! What? Coś wielkiego! Zbliża się z ciemności. Kurde. Nawet nie doczytałem tego. To się zbliża! No! Kios. Dajemy Black Orba. Świetnie. Mogę uciec? Nie mogę. On nas zmiażdży. Aha. O, dzień dobry panie. Run! Run, Forest, run. Mogę to zrobić? Kurde, trochę się zrobiłem. Mogłem Blood Golema dać. Dziewczynka się garduje, no bo to i tak jest nieistotne już. Jestem od wiatury za daleko. 32 39 32. Jakiś Tyrannosaurus Rexus. Chuj wie coś coś. Chuj wie coś coś. O, to lepiej. Rekoronomonsy na Blood Golema. O, można go poryjowalić. Nie ten go bije.
O kurde, widzieliście to? Dobra, wejdźmy Herding. Dziewczynka, no ty nic nie zrobisz. Jedynie co możemy zrobić, to throwing darty walić w łeb. To 50 tylko? A ty jak chcesz wstać to? Bom. Pik. Dziewczynka, dead. Chwilo dead. Is. I zaraz będzie dead. Tylko 200 mu walnęło? Ej, coś tu się nie zgadza. Hop, i poszli to. Zabrakło mi niewiele. Naprawdę niewiele mi zabrakło. Tylko pokrycie się. Nie wyszło. No to shit, here we go again. Lecimy jeszcze raz. Już wiemy przynajmniej, o co w tym chodzi, nie? Chociaż nie powiem, byłem pewny, że szybciej nam się to uda ogarnąć. Dobra. Lecimy raz jeszcze. I tak, nie skillsy, tylko crafting. Musimy zrobić sobie ze trzy pochodnie. Zobie powiedziałem. Sobie ze trzy pochodnie. Dlaczego ja powiedziałem zobie? Co mi się we łbie uwaliło? Czemu ty nie masz pokazanej pochodni teraz? Obraziłeś się na nią? Nie zauważyli mnie. Nie! To jakieś dziwne istoty. A ejakulacja. To nie brzmi dobrze. No i nie brzmi kurwa dobrze. Run. Ejakulacja im nie wyszła. Właśnie, coś nam tu próbuje wejść. Trzeba zapamiętać, gdzie są dziury. Tu jest dziura na górze, dlaczego? O, słychać to gówno. Dobra, dziewczynka, chodź. Dobra. Chodź tu. No i dobra, idziemy. Dziewczynka, uciekamy. Po prawej stronie trzeba pamiętać, że jest w razie czego dziurka do schowania. Ja ją widzę. Trzeba kacharę jeszcze znaleźć. Znajdziemy kolejną dziurę, to dobrze. Jak nie, to będzie lipa. Teraz już do tej dziury nawet nie dobiegnę. Ja pierdzielę. Tu jest więcej tych kamikadze. Po lewej stronie coś jest jeszcze, z tego co słyszę. I to jest chyba zapętlone. Closer and closer. To jest coś złotego. No kurwa mać. Closing on you. No nie mam gdzie się schować. Dupa jasna. Dupa. Nie mam jak. Nawet nie użyję w tej chwili blood golema chyba. Nie wiem ile to mi zabierze. Item. Render, zobaczymy czy w ogóle... Ale nie, na niego to nie tak nie wejdzie. No, nie widzę tego. Nie widzę tego. Dobra, bot golem jeszcze raz. Gad. No, własnej głupoty, no. Skills oczywiście mają polecieć na niego. Feromonsy lecą na bot golema. Garduj. Jeszcze mamy jedną turę. Mechanic Whispers. Garduj się. Nawet nie wiem, czy jest w ogóle szansa na pokonanie jego. Coś tam jest. No, uciec nie mogę. Nie ma szans. A
Atakujemy go w łeb oczywiście, standardowo. Dziewczynka, ty masz używać przedmiotów typu throwing darts'y. Weak dostał. No jak on go miażdży, no. I nawet jeżeli jakimś cudem, ale to też nie jest za bardzo, bym go pokonał, to i tak będę taki stratny, że o matko. Nie wiem, uderzę go kamieniem. O! Suskowa, nie? Nie wiem, czemu dostaje dziewczynka. Próbujmy Herring Whisper znów. Gdzie to tam dole? Item. Down. Tyk. Miejsce oczywiście. Zdaje łapkę na... No i została dziewczynka. Co tu się dzieje? Nawet nie mogę użyć Herring Whispers. Item. Nie mam kamieni. Ale mam w teorii jeszcze Explosive Vial. Nic, no oczywiście, kurwa. Miss. Na dziewczynkę próbował. Znów próbował mnie. No. Ktoś mi wyjaśni, co tu się odpierdziela, bo ja nie rozumiem. Ej, pokonaliśmy dziada. Dobra. Dziewczynka jest martwa, ale mamy Soulstone na niej. Nie wiem, pokonaliśmy tego dziada. Nie zgadnę. Hall był po lewej stronie gdzieś. To ten tron. No oczywiście, że był po lewej stronie. Nie, no to jak tak, no to ja już wolę się cofnąć. Już nie mam dziewczynki, to już tak dupa. Trochę słabo, że my nie widzimy tego tyranozaura. Tak to byłoby zupełnie inaczej. No dobra. Oh shit, here we go again. Dobra, po lewej od tronu coś jest. Trzeba o tym pamiętać. Tu na dole była dziewczynka. Kurwa! Wlazłem na niego jak debil. Na górze też jest. Biurencja. Ja zaraz zapomnę. Po prawej stronie też tu jest dziura i tutaj zaraz będzie dziewczynka. Jest, no właśnie, ja już ją widzę. Pamiętam, gdzie jest. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Nie mam czasu. Nie mamy czasu. Nie wiem, czy musimy iść w dół. To jest zapętlone. No właśnie. To jest zapętlone, czyli musimy znaleźć Kaharę, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Torch. Bardzo dużo tutaj jest do przeszukania. A powiem wam osobiście, że mało miejsc do schowania. O, tu jest zejście w dół. Prawo, lewo, prawo. Dobra. Świeciliśmy sobie. Tu po prawej jest spawn. No właśnie. Tu jest tron. Zauważcie, że nie mamy teraz informacji o tej prezencji dziwnej. Się zbugowało? Czyżby? Mamy Kahary.
Nie strasz mnie. Znów tron. Lokacja jest w 100% zapętlona. Z jednej strony dobrze. To jest ten gówniak. Investigate. To tak podobne stworzenie z różnymi oczami. Gdybyś miał zgadywać, wygląda jak jakieś dziecko. Stworzenie zdaje się nie reagować na ciebie w żaden sposób. Możemy go bit. Kreatura przestała się ruszać. Dobra, złapało chyba nasz trop. Coś złapało nasz trop. Nie wiem, czy z nami idzie, czy nie. Zabiliśmy tego małego gównia. Co to? Możesz zobaczyć kogoś bardzo podobnego do ciebie na klifie. Hej! Bez odpowiedzi. Jezu, myślałem, że to przyleci do nas. Czemu? No właśnie, getting closer and closer. Nie. Pierdziele, chowam się. Hide. Schowałem się. I co teraz? To jest cokolwiek? Coś sobie poszło. Jezu, jak jest dziwne. Zabiliśmy tego małego stworzeniaczka. Może może to są stołne. No ale nic z tego w sumie nie wynikło. Czy mnie nos zaspędził? Kolejne. Może tu w dół jakoś. Aha. Couch your stance. Opało nasz smród. Zapach. Jest brud. Co? No ja sobie robicie ze mnie chyba teraz? No kurwa. Naprawdę? Kills. Brud golem. Dziewczynka, garduj. Jeszcze bo... Aż błąd mi wyjebało. Aż mi błąd wyjebało. Oj, nie mogę. I muszę tu zatrzymać chwilowo, no. Kurde. Nie wiem. Moi drodzy, ja to podzielę oczywiście na dwa odcinki w razie czego. Chociaż nie powiem. Oczywiście w małym ekranie się musiał odpalić. Troszeczkę nie wiem, co tutaj zrobić. I myślę, że może nie byłoby głupim pomysłem dołączyć do was po prostu. Jak coś znajdę. Jak coś znajdę. Ostatnie podejście. Ja sobie nawet tu zapiszę już. Chociaż może jak dziewczynkę złapiemy. Wiem, gdzie jest dziewczynka, więc luz. Czyli to główienko nas również może złapać. Dodatkowo powiem wam szczerze, że teraz nas szybciej już od razu wywąchał. To jest bardzo ciekawe. Złapał nasz trop. Dobra. Chodź, dziewczynka. It's you. Ma czasu do stracenia, chodź. Odległe krzyki niesione przez zimny wiatr zdają się zaniepokoić dziewczynkę.
Naprawdę musimy już iść. Dobra, zaraz pewnie będzie tutaj ten cholerny dziad. I zobaczcie, teraz w tym safe zone sobie zapiszemy, żeby nie było. Dobra, na 11 sobie zapiszemy. Ej, ale idź sobie. Chyba sobie idzie. Tak, czym dłużej siedzimy, po prostu on sobie dalej idzie. Puszczamy dziurę. Mamy save'a. Kahara, przyjacielu, gdzie ty możesz być? Kahara, przyjacielu, gdzie ty możesz być? Wytrzy znów. Kurde, nie wiem, gdzie on może być. Ale gdzieś musi być na pewno. Na górze czegoś nie było przypadkiem teraz? Ognisko kolejne. Jest ten dziwny człowiek. Dark Shiro. Aby nasza wiedza rosła, musisz zabić swoje ego i iść dalej. Zostaw swoją cielesną powłokę i pozwól mi kontynuować twoje ambicje. Nowy Bóg cię wita. Wiedza. Dusi tych, którzy nie są w stanie się do niej dostosować. Nie mógłbym znieść świata ze wszystkim, czego nauczyłem się dzięki oświeceniu i w niebo wstąpieniu. Mówi się, że niewiedza jest błogością, a wiedza tylko zwiększa ból. Jednym sposobem, by mógł dalej istnieć, była zmiana. Wiedza zmienia człowieka na stałe. Po pewnym czasie nie ma już odwrotu. Czy w miarę upływu czasu będziesz opowiadać ludziom o swoich monumentalnych osiągnięciach i dzielić się Ewangelią? Jak przeszedłeś przez wszystkie trudy lochów i... Czy jak przeszedłeś przez wszystkie trudy lochów przed swoim ostatecznym niebowstąpieniem? No, podziel się Ewangelią, ewentualnie żyj w ciszy. Podziel się Ewangelią. Historie o twoich legendarnych przedsięwzięciach są przekazywane ludziom w każdym wieku. Twoje opowieści inspirują wielu w nadchodzących czasach, od dzieci po osoby starsze. W nadchodzącej erze ludzkość stoi na krawędzi chaosu. Choroby szaleją, a królestwa toczą wojny z setkami tysięcy ofiar na wszystkich frontach, w tym kobiet i dzieci. Mógłbyś to przerwać i potencjalnie powstrzymać. Masz siłę, by powstrzymać bezmyślne zabijanie. Ale to wymagałoby wyjścia z równiny tej pustki. Zamiast tego można spróbować wpłynąć na ludzkość poprzez religię i wierzenia. Wpływanie na całą kulturę oznacza powolne zmiany, a ich skutki nie uratują tych, którzy są w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ale religia może mieć bardziej długotrwałe skutki. Uratuj ludzkość swoją siłą, ewentualnie nauczę ich poprzez religię. Myślę, że religia może nie mieć sensu. Siła. Kurczę. Opuszczasz swój złoty tron, aby zakłócić trwające wojny. Z przytłaczającą siłą miażdżysz całe armie, które stają ci na drodze. Wcześniej królowie i sułtani są przerażeni twoją potęgą. Po zakończeniu gniewu, ludzkość pozostaje w stanie chaosu. Zwykli ludzie nie mają się do kogo zwrócić, więc szukają bezpieczeństwa w mniejszych plemionach i społecznościach. Trącanie się w sprawy ludzkości doprowadziło do zatrzymania postępu technologicznego i kulturowego. Ludzie są również mniej samowystarczalni z powodu polegania na bogach w przeszłości.
Cywilizacja wróciła do wieku żelaza. Do struktury przypominającej epokę żelaza, w której liczy się tylko siła fizyczna. Patrzysz, jak inne bóstwa i bogowie upadają jeden po drugim, gdy ludzie buntują się przeciwko staremu porządkowi świata. Jednak twoja Ewangelia w tamtych czasach była tak silna, że ludzie pamiętają ją głośno i wyraźnie. Twoje dziedzictwo tylko się wzmocniło, gdy zmierzyłeś walczące królestwa, zanim rozpoczął się chaos. Ludzie się ciebie boją. Jesteś znany jako zaciekły bóg, a ponieważ nie ma innych bogów, którzy mogliby rywalizować z twoją mocą, stajesz się jedynym bogiem, mimo że twoja siła jest ograniczona do siły nowego boga. To już? Ending, mamy to. Nigdy nie uciekłeś z lochu. Strachu i głodu. Jednakże wybrałeś wieczność jako... Wieczność i ciemność jako nowy bóg. Nowy bóg. Ending D. Ciekawe, ale pytanie jeszcze, dlaczego my znaleźliśmy... Ciebie, a nie znaleźliśmy Kahary. Czemu znaleźliśmy dziewczynkę, a nie znaleźliśmy Kahary? To jest dobre pytanie. To mnie interesuje. Dobra, ja już tak mam 53 minuty odcinka. W sumie... No dobra, zakończymy tutaj. 10 minut macie dłużej dzisiaj. Mniej niż godzina, tak czy inaczej. Nawet mi wyjdzie 52 minuty, coś około tego, no bo powie ci nam trochę z rzeczy z tego odcinka. No i postaram się zrobić jeszcze jeden ending z powtórką właśnie tego typa w masce, w sumie nas w masce. I od razu wam mówię, że następny przebieg już będzie przebiegiem z Dlegardem chyba. Chociaż nie wiem, czy jest sens. Mówicie mi, że teoretycznie tamten ending z dziewczynką jest kanoniczny. Poniekąd, najbardziej taki przypominający kanoniczny. I że w teorii z tą wiedzą możemy już się bez problemu udać do dwójki. Naprawdę, kurczę, korci mnie ta trójka, bo tutaj już sporo się dowiedzieliśmy. Co prawda nie wszystkiego, ale mamy już cały zarys tej fabuły. Dużo mi też wytłumaczyliście w komentarzach. I zastanawiam się, czy to nie byłby już dobry moment na przejście do dwójki. Dlatego, moi drodzy, pytanie do was. Ja teraz kończę 50 tam parę minut odcinka. Pytanie. Czy po tym odcinku, który teraz będzie, czyli ten odcinek, że nie przyjmujemy tego bóstwa, w sensie, no ewentualnie tam zobaczymy jeszcze religię i tak dalej, teksty się różnią. Pytanie do was. Czy chcecie już dwójkę, czy katujemy tę jedynkę dalej? Bo powiem wam szczerze, że no ja bym zaczął już dwójkę. Osobiście moje zdanie, zacząłbym dwójkę. Ale to też zależy od was. Czekam na wasze informacje, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra do was Shiro. Oczywiście widzimy się w następnych odcinkach z Fear and Hunger 1, ewentualnie 2. Trzymajcie się. Hej, hej.